Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem w rozśpiewanym lesie. Bardzo się cieszę, że jest tak ciepło i cieszę się, że mogę się z Wami spotkać po raz kolejny. Jestem na plenerze blisko mojego domu i dlatego chciałbym opowiedzieć o znaczeniu takich plenerów. Dlaczego warto fotografować blisko domu? Zapraszam. Dzień dobry, witam na moim kanale. Nazywam się Marek Waśkiel, jestem fotografem mieszkającym w krainie łosi, żubrów, wilków, pięknych krajobrazów, czyli tu na Podlasiu. Uwielbiam fotografowanie tuż za płotem, ale czasami podróżuję z aparatem w miejsca nieco bardziej odległe. Uczę fotografii na moich warsztatach i kursach fotograficznych. A tutaj, na moim kanale, opowiadam o tym, co mnie fascynuje, opowiadam o fotografii, opowiadam o moich podróżach dalekich i bliskich. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, nie zapomnij o subskrypcji, bo to po prostu bardzo dobry kanał o fotografii. Jak przygotować plener fotograficzny, aby mieć z niego udane kadry? Oto podpowiedź i odpowiedź na to pytanie. Fotografuj blisko domu. Podczas urlopu na plenerowe cele wybierane są na ogół bardzo dalekie miejsca. Podróż tam zajmuje wiele godzin, a nawet dni. Dzieje się tak, ponieważ wydaje nam się, że tylko w owych wymarzonych okolicach, bardzo, bardzo dalekich od naszego domu, powstają wspaniałe zdjęcia. To mit. Wiem, że mnóstwo osób fotografuje tylko podczas urlopu, zaledwie kilka lub kilkanaście dni w roku. Stanowczo za krótko. Fotografia opiera się między innymi na doświadczeniu, odruchach i intuicji. Doświadczenie zdobywa się wyłącznie podczas systematycznego fotografowania, kiedy teoria łączona jest z praktyką. Wakacyjne fotografowanie bez wcześniejszych ćwiczeń z reguły zakończy się porażką. Recepta jest tylko jedna. Fotografuj jak najczęściej blisko domu. Naucz się tu fotografować, a potem dopiero podróżuj jak najdalej. Jeżeli zaczniesz fotografować blisko domu, będziesz mieć znacznie więcej okazji do wyciągania aparatu oraz zdobywania niezbędnego doświadczenia. Szybko zareagujesz na błędy i nauczysz się je eliminować. Szukaj miejsc, aby przygotować plener. Mnóstwo osób zakrzyknie teraz, no w mojej okolicy nie ma nic ciekawego. Bieszczady, Podlasie, Wybrzeże Morskie, Chorwacja, Nowa Zelandia czy też Stany Zjednoczone, kiedy minie już tam epidemia, są tylko rewelacyjnymi, wspaniałymi miejscami na fotograficzny plener. Tylko tam są ciekawe tematy do fotografowania. Nic bardziej mylnego. Zapewne w promieniu 15-20 km od miejsca, w którym mieszkasz lub do którego bardzo często podróżujesz, na przykład działka znajomych, rodzinny dom, pobliski las, znajdują się tereny, gdzie powstaną bardzo ciekawe zdjęcia. Na razie może jeszcze ich nie widzisz. Jednak czy udało Ci się to kiedyś dokładnie sprawdzić? Czy przystanąłeś tam z aparatem i pomyślałeś o tym, jak tu jest pięknie? Nie narzekaj, poszukaj. Bardzo często zwracam na to uwagę podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń, warsztatów. Cieszę się bardzo, kiedy po pewnym czasie uczestnicy moich kursów i warsztatów z dumą i radością co chwila pokazują mi zdjęcia, na których widać, jak wspaniałych odkryć dokonują na swoich ulicach, na swoim osiedlu, w pobliskim lasku czy na okolicznej łące. Poprzez system zadań i ćwiczeń mobilizuje ich do odnajdywania takich miejsc. Szybko stają się bardziej uważni i otwarci na to, co może spotkać ich tuż za rogiem. Spróbuj sam zmusić się do takich obserwacji. Błyskawicznie zobaczysz wspaniałe efekty.
i czas na pytanie dnia. Jakie jest Twoje miejsce na wymarzony plener? Proszę, napisz o tym w komentarzach. Najbardziej lubię fotografować w pobliżu mego domu. Mnie także zaskakuje prawie każdy spacer po okolicy, w której mieszkam. Okazuje się bowiem, że mam jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy do sfotografowania i znajdują się one rzeczywiście nieopodal mojego domu. Zauważ, że wielu znakomitych pejzażystów przenosi się do miejsc, które uwielbiają fotografować. Zapewne już domyślasz się, dlaczego tak robią. Chcą szybko reagować na wspaniałe światło. Pamiętaj proszę, kiedy jesteśmy za daleko, nie możemy reagować na pogodę, czyli warunki podstawowe z naszego punktu widzenia, bowiem to czynniki atmosferyczne wpływają na rewelacyjne zdjęcia, na światło, na efekty wizualne w kadrze. Dalekie wyjazdy zawsze obarczone są ryzykiem nietrafienia w pogodę. Nie ma na świecie miejsc, w których pogoda nie płata różnych figli. Fotografia krajobrazu jest nierozerwalnie związana z pogodą. Ta zaś jest nieprzewidywalna, niesterowalna i niesforna. Warto się z tym pogodzić i nie wolno bezgranicznie wierzyć w różne informacje serwisów pogodowych i prognoz pogody. Wszystkie prognozy pogody traktuję jako sugestię, taką wskazówkę. Bardzo często ryzykuję, kiedy zapowiedzi są niekorzystne. Po to, by mieć coś niezwykłego w kadrze. Każdy przemykający przez nieboskłon front atmosferyczny daje mi szansę na niezwykły kadr. Dlatego staram się korzystać z takich niebywale, nawet niekorzystnych warunków atmosferycznych po to, żeby wyczekać na rewelacyjny kadr. Sponsorem tego odcinka, jak zwykle, jestem ja i moje kursy fotografii w formie filmu wideo. Przygotowałem dwa kursy, podstawowy dla osób rozpoczynających swoją przygodę z fotografią oraz kurs fotografii krajobrazowej dla osób bardziej zaawansowanych. W kursie fotografii krajobrazowej co miesiąc jest dodawany nowy film, a w zasadzie dwa filmy, bo jeden jest odpowiedziami na pytania uczestników owego kursu, a drugi jest filmem z oceną nadesłanych zdjęć nadesłanych przez uczestników. Najkorzystniej jest wybrać oba kursy, ponieważ uzyskuje się wówczas bardzo duży rabat. Link z dodatkowym kodem zniżkowym jest w opisie. Zapraszam. Nie każdy plener jest udany. Moje statystyki wskazują, że zaledwie 1 na 3 są w pełni udane. Zaś za taki uznaję ten, z którego przywożę co najmniej jedno dobre zdjęcie. Wiele wyjazdów traktuję jako rekonesans, sprawdzenie, poszukiwanie pomysłu. One są niezbędne, aby potem pojawić się z ideą na to, w jaki sposób zostanie pokazane to miejsce. To miejsce, które uważam za inspirujące, rewelacyjne, fantastyczne. I pamiętaj, kiedy jedziesz gdzieś po raz pierwszy, będziesz właśnie na takim rekonesansie. Nie zawsze uda ci się wykonać wówczas idealny kadr. Najczęściej będą to wyłącznie szkice z wyjazdu i jeżeli takimi je zaakceptujesz, wówczas nie będzie zbyt wiele fotograficznych rozczarowań. Takich wyjazdów mam mnóstwo. Takich wyjazdów, podczas których obserwuję, notuję, przyglądam się, zastanawiam, ale potem jest mi o wiele łatwiej wybrać się już na ten wymarzony plener. I to już wszystko w tym odcinku Markowego Vloga o fotografii. Jak zwykle poproszę o pozostawienie łapki w górę, jeżeli uznasz, że ten film jest interesujący. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału i jak zwykle zapraszam też do odwiedzin mojego bloga. Dziękuję Ci serdecznie, do miłego zobaczenia, cześć. Chyba się chmurzy. Wprawdzie mówiłem o tym, żeby się nie przejmować prognozami pogody, ale ta dzisiejsza wskazuje, że mogą być burze. Super. Uwielbiam fotografowanie wyładowań atmosferycznych. Zatem w drogę. Szukam burzy.